Maćka, ten kosz miał zabrać. Ja wolę i sama. Dobry wieczór, kamraci, kamratki, kamraciątka. Dzisiaj, proszę was, dzisiaj troszeczkę widok od strony. Jesteśmy w części Bydgoszczy, która się nazywa Wenecja. Wenecja Bydgoska. Tu na brzegu Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Z kamratką Hanią. Kto zna, ale się nie chce się pokazywać. I nasza plastyczka, która... Ale pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ale pozdrawia, tak, pozdrów Haniu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jesteśmy w urokliwym miejscu. Bydgoska Wenecja. Nabrzeże Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Przyjeżdżajcie, oglądajcie, smakujcie to miejsce. Nasza Hania plastyczka, która robi cuda. No, nie chlepnie, nie chlepnie. Bo nie da się na to, nie zasłużyłem jeszcze. Wspaniałe orły, no i historię tych orłów, coś wspaniałego. To sam widzicie Państwo, widzicie kochani, jak to wygląda. A w ogóle, który tu dzień jest? To jest pierwszy dzień świąt, 25 grudzień i godzinka jest gdzieś koło 16, także za chwilę chyba zachód słońca. Tak, a jesteśmy na tak zwanym magicznym mostku. Ja przepraszam, ktoś przychodzi. Na magicznym mostku i zwróćcie tutaj uwagę. Muszę tu oddalić. O właśnie. Tak oddaliłem, że przybliżyłem. O teraz. Pary, które zabierają związek małżeński albo coś ich łączy, to sobie takie kudeczki zawieszają. Fajne. Ja nigdy tego nie widziałem, tego tej takiej tradycji. Młodych, no i starszych też. Ponoć miłość nie rdzewieje, ale niektóre stara miłość nie rdzewieje, ale niektóre kutki jednak chyba już dość mocno podrdzewiały, no ale pewnie miłość ciągle trwa. Tak. Stąd z daleka jest widok na operę. Spróbuję to przybliżyć. O właśnie, to jest opera bydgoska. Po drugiej stronie brdy, bo w tej chwili jesteśmy nad kanałem bydgoskim. No, sceneria przepiękna, świąteczna. Tak, jest mroźno, jest gdzieś około 8 stopni minus. Także tak to mniej więcej wygląda. Gdzieś tam Hania jeszcze coś mówiłaś, że jakiś to plakat propagandy jest, tak? Troszeczkę dalej, koło tego komina. Koło komina? Aha, ale to kamera nie sięgnie, nie? No to następnym razem zobaczymy ten afisz propagandy, tak to się nazywa? I w 5 i w 9 na czerwonym murze jest taki transparent. Aha. Na stałe wykończony z napisem propaganda. Każdy, kto przychodzi, zwraca uwagę, staje, zatrzymuje się. Aha. Zastanawia się nad tym miejscem. Dlaczego? Aha. No, stara Bydgoszcz. Stara Bydgoszcz. Tak.
No, niestety planowałem trochę złapać zachód słońca, no ale już chyba. Ale jest za to złota godzina, niebieskie niebo. Aha, no tak. No i magiczne schody. Tu może przybliżę, to są magiczne schody. Magiczne, no dlatego może, że takie wąskie. Nie, dlaczego magiczne? Może ktoś z urodzonych Bydgoszczy, mieszkających dłużej, bo ja raptem mieszkam to pół roku, może bardziej wie, o co chodzi z tą magią. Tak, tutaj ktoś przechodzi, to troszeczkę. Po kanale pływają odbicie w wodzie, tak, piękne, przepiękne odbicie w wodzie. Tak. No nic, kochani, w takim razie będziemy kończyli. Wesołych świąt, kochani. Żeby. No może wesołych to już troszeczkę przesadziłem. Wesołych, zawsze wesołych. Przynajmniej starajmy się, żeby były wesołe w tych ciężkich czasach. No, zdrowia wszystkim życzę. Spokoju, rodziny, przyjaźni, no i błogosławieństwa Bożego. Do następnego.